za nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu. Bardzo, bardzo przepraszam. Inne obowiązki wpisane w kalendarz wcześniej nie pozwoliły mu dzisiaj uczestniczyć w tym posiedzeniu. Jestem przekonana i myślę, że Państwo również, iż Państwo dyrektorzy, którzy są zaproszeni, uczestniczą w posiedzeniu komisji w 100% również zastąpią, może wypełnią tą lukę braku obecności Pana Prezydenta. Pan Prezydent gorąco również pozdrawiam. Każdy z Państwa otrzymał porządek posiedzenia. Jeśli nie usłyszę w tej sprawie żadnych wniosków, zaproponowany porządek uznam za przyjęty. Czy ktoś z Państwa w sprawie porządku chciał zabrać głos? Nie. W takim razie przystępujemy do realizacji porządku posiedzenia. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok określonej drukiem numer 1605-1. Czy w sprawie projektu zmiany uchwały budżetowej ktoś z Państwa zechce zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Tomasz Pitucha. Proszę bardzo. Dziękuję. Mam pytanie odnośnie działu 854. Poprosiłbym o tłumaczenie zmniejszenia dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych o 230 tysięcy. Z czego to wynika? I również nie wiem, czy to jest, czy dotyczy to szkoły konkretnie, budowa i modernizacja wojsk przy ulicy Altanowej. I tutaj jest podstawa zmniejszenia. To jest boisko. Tak, tak. On jest pan dyrektor, że ma to możemy tłumaczyć. Budowa przy ulicy Altanowej z uwagi na brak pojazdu do nieruchomości. To chciałem zapytać, jakby skąd nagle wystąpił brak pojazdu, bo rozumiem, że przez cały rok był, a w listopadzie się okazało, że nie ma pojazdu do nieruchomości, ale każda nieruchomość, która no może zostać zagospodarowana, ma przynajmniej służebność wyjazdu, albo to, jak, z czego to wynika? Taką sytuację. Niemożliwość dojazdu, ona jest od początku, nie to, że ona się zrobiła akurat na 3 listopadzie. Były rozmowy po raz enty ze wspólnotą. Wspólnota jednoznacznie odmówiła dojazdu, postawiony szlaban. Nie ma możliwości dojazdu do wykonania tego zakresu robót. I no chyba tak, bo nie ma innego wyjścia. Bo tam jest tak teren ukształtowany, że nie ma innego dojazdu. Bo żeby inny dojazd robić, to inwestycja musiałaby kosztować 10 milionów, żeby te drogi tymczasowe wydawać. Ja pragnę poinformować, bo później mogą być niejasności, że w tej chwili mamy godzinę 15:35. W tej chwili, więc żeby była jasność, że niektóre osoby przyszły może minutę czy dwie i pragnę poinformować i bardzo prosić członków komisji o to, byśmy byli tolerancyjni i przyjęli jakiś margines z przekroczenia progu Pani Beato, czy mogę prosić chwilę, przekroczenia progu obrad komisji. I myślę, że wszyscy członkowie, ja jako przewodnicząca proponuję, byśmy przyjęli jakieś zasady, bo każdy z nas może zwyczajnie 5-2 minuty zatrzymać się, bo na przykład problem z zaparkowaniem samochodu, nie planował, nie zamierzał, żeby przyjąć jakiś margines możliwości spóźnienia się 5 minut, jedną chwilę nie skończę. Decyzja ta, dlatego pozwoliłam sobie przerwać jakby w tym momencie i ten czas podać, żeby była jasność i czytelność. Czy zgoda komisji jest na takie warunki? Zaraz jedną chwilę. Nie rozumiem Pani wypowiedzi.
Ja też nie do końca. Czy możemy? Zaraz jedną chwilę dokończę, ponieważ wiem, że były jakieś problemy, doszły niesłuchy. Jakby nie rozpatruję sytuacji wcześniejszych, przewodniczę tej komisji i mam taką prośbę, bo również mnie może się zdarzyć, czy zdarza się, że te 2-3 minuty, czy ileś, i dobrze byłoby, żeby komisja ustaliła. Bardzo proszę, ale czy ja, gdybym ja na komisję, która jest pani przewodnicząca, spóźnił się 7 minut, czy pani by mi uwzględniła to spóźnienie, czy? Czy już jakby się spóźnił 10 minut? Proszę pana, jeżeli ustalamy się do 5 minut, to później pan i ja, ale zaraz jedno. To ustala, pani za sekundę, dlatego pytam komisję, nie ja ustalam. Jest czas rozpoczęcia posiedzenia komisji. I z wzajemnego jakiegoś ustalenia i szacunku do siebie możemy ustalić, że jakiś ten czas tych 5 minut, moim zdaniem, powinien być czasem, który jest czasem na wyrażenie zgody na podpisanie obecności związanej z czasem. Po 5 minutach już nie powinien podpisać listowi. Wtedy ma szansę i każdy ma takie prawo, nie ja to oceniam, napisania, wyjaśnienia, dlaczego, usprawiedliwienia. Tak. Szanuję pani jej odpowiedź, dziękuję, wyczerpująca była. Aczkolwiek w żadnych przepisach ani regulaminach to takiego zapisu nie ma. Oczywiście, że nie ma, ja tylko podam. Czyli już pani, która weszła w tej chwili radna, nie ma takiej szansy, żeby nie pisać list. No w tym momencie na rozpoczęciu, oczywiście ja poddałem pod jakby decyzję szanownej komisji. Proszę bardzo, pani Beata. Szanowna pani przewodnicząca, bo odnoszę wrażenie, że w swojej wypowiedzi nawiązuje pani do poprzedniej komisji i komisji sportu. Natomiast kompletnie, nie chciałabym, żeby to było źle odebrane, natomiast kompletnie tej zasady nie rozumiem, bo ona po pierwsze z niczego nie wynika. Po drugie, my mamy wszyscy zegarki. Czy one są zsynchronizowane, czy nie? To każdy z nas takim zwyczajem, takim szacunkiem wobec drugiego człowieka jest to, że przychodzimy na umówioną godzinę. I to, czy się ktoś spóźni 5 minut, czy 7, to tak samo jest XXI wiek. Jeżeli ktoś wie, że się spóźni, to taką dobrym zwyczajem było poinformować przewodniczącego. I tak naprawdę tworzenie takich zasad dopisanych może spowodować w ostateczności, że praca komisji będzie kompletnie zdezorganizowana. Kompletnie, nie jest to tak naprawdę nam potrzebne. Zaczęliśmy o 15:30 i czy ktoś przyszedł o 15:32 czy o 45, to każdy ma takie samo prawo do tego, żeby czy wyjaśnienia złożyć ustnie pani przewodniczącej, czy złożyć je na piśmie. I tak samo dotyczy to komisji, którą wcześniej ja prowadziłam. Jeżeli radny się spóźnił, to ze względu na to, o której godzinie przyszedł, może te wyjaśnienia złożyć. Tak jest regulamin. Kompletnie naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego teraz będziemy ustalać, czy na tej komisji będzie 5 minut możliwość widełki spóźnienia, a na komisji składu 2, a na jeszcze na kolejnej komisji nie będzie takiej możliwości. Naprawdę uważam, że może to spowodować, przynieść więcej szkód niż pożytku. Ja się odniosę do tego, pani przewodnicząca. Ja nie porównywałam i nie wymieniałam żadnej innej komisji. Zapytam, w jakim punkcie my jesteśmy? Bo wydaje mi się, że zadałem pytanie. Ja poproszę o odpowiedź na pytanie, bo ja mam za chwilę inne obowiązki, a my teraz mówimy nie wiem o czym kompletnie. Pani się spróżniła o 4 lata z tym wywodem. Proszę zostawić to na przyszłą kadencję. Nie jest wywód, to jest tylko informacja i prośba, bo tak naprawdę ostatecznie. Ale pani prosi o co? Proszę troszeczkę to obniżyć i w ogóle kultury wobec nawet chociażby kobiety i jeszcze nie dodam jeszcze. Przepraszam, ale naprawdę proszę wrócić do sesji. Panie przewodniczący, ja mogę zadać. Bardzo proszę. Ten temat został wywołany i ja bym go faktycznie chciał zamknąć, żebyśmy do merytum przeszli, ale powiem tak. Dyskusja jest zupełnie absurdalna. Dlaczego jest absurdalna? Dlatego, że nie ma nigdzie też w zapisach, że komisja ma trwać 8 minut.
Jak radny wchodzi w punkcie merytorycznym komisji, nie ma prawa podpisać listy. To jest jedna sprawa i musi iść na dywanik się usprawiedliwiać. Nie ma czegoś takiego. Mamy tyle spraw w mieście, że to jest wstydem dla nas, żeby komisja trwała tylko 7 minut. Merytoryczna komisja stała. Bo potem są zarzuty na sesji, że my na sesji zadajemy pytania, przedłużamy sesję, a powinniśmy to robić na komisjach. I teraz, jakby takim tokiem rozumowania to robić, to komisja, która trwała 7 minut, a ktoś się spóźnił 5, powinien być 80% potrąconej diety za udział w tej komisji. Więc to jest absurdalne. Więc ja myślę, że przyjmijmy jakieś reguły racjonalne działania, nie twórzmy komisji 7-minutowych i też nie róbmy z tego problemu, że ktoś, jeżeli podjeżdża pod parking albo jedzie przez miasto zatankowane i nie może dojechać i na parkingu zaparkować, to w tym czasie prowadząc samochód ma pisać SMS-a i się usprawiedliwiać, bo wiadomo, że przewodniczący komisji nie odbierze tego telefonu, bo w tym czasie prowadzi komisję. Więc nie róbmy z tego takiego problemu i właśnie to, co pani na początku powiedziała, bądźmy dla siebie bardziej życzliwi. I myślę, że przejdźmy jednak do meritum, bo tą sprawą powinniśmy się zająć, ale bardziej w komisji regulaminowej, a nie na tej komisji. Dokładnie, ja tylko jedno zdanie. Ja jako przewodnicząca biorę odpowiedzialność za prowadzenie tej komisji i o to poprosiłam. I taką zasadę przyjęłam, jeśli będzie jakiś sprzeciw, a nie słyszę, więc z szacunku do siebie i tyle. Ja nie oceniam i nie wracam, nie podaję przykładów do innych komisji i zasad i oceny. Wszyscy jesteśmy ludźmi, musimy, wiemy, że trzeba stąpać po tej ziemi i także brać pod uwagę takie sytuacje, jakie w życiu mogą się zdarzyć. Nie sprowadzajmy do absurdu czasami sytuacji, które są ludzkie, normalne i zawsze mogą się zdarzyć. I na tym koniec dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Poproszę pani dyskusję, ale to ja się zgłaszam, a pani mówi, że pani kończy. Przepraszam najmocniej. Nie może być takiej sytuacji, stając się szukiem do pani, na pani przewodniczącej, że pani wprowadza zasady jednoosobowe i tak dalej. To jest tak nie można, bo granice spóźnienia trudno, jest niektóre są określić, czy 7 minut, czy 8, czy 10 i tak dalej. W ogóle dla mnie prowadzenie kiedyś tam takiej zasady podpisywania listy na początku i na końcu, to po prostu jest dla nas samych pułapka. Dla przewodniczących przede wszystkim komisji, którzy prowadzą, ja będę wnioskował o to, żeby jednak powrócić do normalnej listy jednego podpisu, a nie do dwóch. Oszukujemy się sami nawzajem. Zmyślamy, a byłem tam, a nie byłem tam, a tu mieszkańcy i tak dalej. Nie róbmy takich rzeczy. Jeśli to radny spóźni się przy podpisywaniu jednej listy, to on wyjaśni, dlaczego się spóźni. Przecież ktoś, kto idzie na komisję, to nie zakłada od razu, że ja nie pójdę na komisję. Tylko zakłada, że on idzie na komisję. Ale są korki faktycznie, no dobrym zwyczajem byłoby przy tej okazji, żeby jednak, jeśli jest możliwość zadzwonienia, czy z tego korka i pisania jakiegoś SMS-a do kogoś uprzedzenia, to by było dobrym zwyczajem. Ale tutaj kolega mówił, to jest też stoi w korku, jedno rękoczna kierownicy i tak dalej. W ogóle dla mnie wprowadzenie zasady dwóch podpisów jest po prostu nie do przyjęcia. Sami sobie zgotowaliśmy te losy. No myślę, że to, co Leszek radny powiedział, to jest bardzo mądre. Ale proszę Państwa, dobra propozycja na drogę. Na pewno jest to temat do rozwiązania. Odnosimy się dzisiaj do tego posiedzenia i jakby temat, rozumiem, jest zamknięty. Dzisiaj 5 minut, to 7, to nie, gdzie ta granica jest? Bo przynajmniej mówię, że 6 minut czy 5 minut. Nie ma. No ale też czy się zgodzimy na taką granicę, że punkt, nawet zegarek może być każdego z nas nieco. Na komisję albo spójrzę się i wyjaśnię swoje mówienie. Ale mówię, że nie róbmy takiej sens, że ktoś, kto stoi w korku, napisze, że on był wypełniał mandat. No to nie wypełnia, ale są takie przypadki, które się zdarzają. Jest jeden korpus był wyjściem z sytuacji. Proszę Państwa, ja bardzo proszę, żebyśmy głos na to, co chcę powiedzieć, jest rzeczą kluczową w kontekście nakładających się komisji. W poniedziałek jest taka sytuacja, że Komisja Rozwoju przedłuża się czasami do dwóch, a czasami i trzech godzin. I podczas gdy w tym momencie trwają inne komisje i często po prostu nie zdążymy skończyć jednej komisji, żeby przyjść na drugą. Co w takiej sytuacji? No przecież
takiej sytuacji odpowiada regulamin, że radny po prostu sprawuje swoje obowiązki na innej komisji. Jest jego nieobecność. Ja mam wielką prośbę, żebyśmy ten temat skończyli. Pan radny podsumował również, że problem ogólnie istnieje i nad tym przyszła rada. Zapewne się zastanowi, być może jakiś regulamin, żeby ten problem rozwiązać. Bo proszę Państwa, nie może tak być, żebyśmy wzajemnie sobie czynili zamiast dobro, to budowali zło i jakieś relacje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Pitucha. Bo pan chciał jeszcze raz zabrać głos. Chciałbym jeszcze odpowiedzieć na moje pytanie. Już mogę. Jeżeli chodzi o dział 84, ja rozumiem, że to jest z uzasadnienia punkt 10, zmniejszenie dla dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych o kwotę 230 100 zł, wynika z mniejszej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dużo to jest ta ilość dzieci? Jeżeli pan pozwoli, to ja panu radnemu tą informację przekażę na sesji, jaka jest liczba dzieci, dlatego że znalazłam kwotę dotacji, mam ze sobą, a nie mam tej liczby dzieci, ale przekażę przed sesją. Po prostu zainteresowano to do tej pory, aby ten był odwrotny, czyli ta ilość dzieci objętych wczesnym wspomaganiem wydaje się, że wzrastała, a teraz albo zostało jakby zaplanowane za dużo w stosunku do tego, albo ona spada. To tylko tyle poradni psychologiczno-pedagogicznych zadanie może być wykonywane przez inne placówki i bardzo wiele dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju jest przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. I to być może wynika z tego powodu, ale ja jeszcze to sprawdzę i tą liczbę dzieci podam. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę pan radny. W sprawie rewolucji alternatowej, panie dyrektorze, tylko mówił pan o tym, że został postawiony szlaban przez wspólnotę, nie ma możliwości dojazdu. Znamy ten problem od wielu miesięcy. Natomiast ja mam pytanie takie, czy miasto nie jest sobie w stanie poradzić z takim problemem w jakiś inny sposób? Znaczy, Jałta jest miejska, boisko wymaga modernizacji. Są na to zapisane pieniądze w budżecie. Wspólnota, która jest właścicielem jedynej drogi dojazdowej, nie zgadza się, żeby z tej drogi korzystać. A moje pytanie jest takie, czy miasto w jakikolwiek inny sposób może, znaczy nie inny, tylko czy w jakikolwiek sposób jest w stanie wymusić na wspólnocie dojazd do inwestycji, którą chce realizować. Są jest to czymś naturalnym, ale czy jesteśmy w stanie to zrobić? Ja jeszcze dodam, że z tym się także wiąże realizacja projektu budżetu obywatelskiego, który graniczy z tą działką Parklinowym. Jest ta sama odpowiedź. Dodam tylko, że miasto lat temu kilka wydzierżawiło i wspólnota ogrodziła, urządziła sobie park i ostrzegała mnie jeden raz, żeby perspektywicznie patrzeć na tereny, które w pobliżu graniczą z terenami miasta. I teraz mamy owoce tego. Myślę, że sposób rozwiązania musi się znaleźć. Bo dwie inwestycje, bo jest także w tych zmianach brak realizacji wykonania budżetu, bo jest on również z tego samego powodu niemożliwy. Brak dojazdu. Znaczy, czy jest tam inne rozwiązania? Jest. To, to pytanie panu, panie przewodniczący. Ale było spotkanie z mieszkańcami tutaj w tej sali, pana burmistrza Żuka. To było w miesiącu maju. Bo, znaczy mieszkańcy zobowiązali się, że będą rozmawiać zarządcą, który tam był, tam jakaś pani, nie pamiętam nazwiska. No i od miesiąca maja nic się nie wydarzyło w tym temacie. No dobrze, panie przewodniczący, bardzo proszę. Ale jeżeli chodzi o to, żeby to mieszkańcy coś załatwili, bo ja też w tej sprawie interweniowałem. Wspólnota się nie zgadza. Ja pytam się miasto, czy się pan dyrektor orientuje, czy miasto ma takie środki prawne, może podjąć kroki prawne takie, które umożliwią wyegzekwowanie dojazdu przez drogę, która nie jest własnością miasta. No też mi się wydaje, że tylko sprawa po prostu tworzona. Oczywiście, to są takie kroki konieczne. No właśnie, też mi się tak wydaje. Proszę bardzo, to na znaczy ja chciałem wrócić do sprawy i się spytać o to, kto wydaje właśnie decyzję wspólnocie mieszkaniowej.
bo problem jest, jakby obejmuje całe miasto. Wiem na przykład, że uczniowie szkoły podstawowej nr 7 nie mogą przechodzić koło bloku do tej szkoły, tylko muszą robić 2 km naokoło, bo akurat miasto dało wspólnocie mieszkaniowej cały teren bez prawa do żadnej subwencji. Jeżeli miasto wydaje złe decyzje, to później są takie skutki i wspólnota się opiera i tam do szkoły chodziły dzieci przez 40 lat. A teraz nie mogą, od 2 lat czy 3, nie mogą po prostu chodzić, mimo że mieszkańcy, którzy mają furtki z jednej i z drugiej strony, chodzą sobie jak chcą. I dzieci tych mieszkańców też mają blisko do szkoły. Natomiast te decyzje, które były wcześniej wydane dla wspólnoty, nie uwzględniają w ogóle interesu mieszkańców i interesu miasta. I później mamy właśnie takie problemy, że prawdopodobnie miasto nie ma żadnych instrumentów prawa i do miasta. Czy przejść do szkoły, czy do przedszkola, bo ewentualnie tylko sądownie, bo wcześniej wydało niewłaściwe decyzje. I już o to apelowałem, żeby to zmienić, no ale jak widać. Czy w tym samym temacie, bo od razu dwa pytania, proszę pani radna wcisnąć. Podnieśli to do mojego przedmówcy, ja chciałam nawiązać do bardzo podobnej sytuacji, która ma miejsce w szkole podstawowej nr 10 przy ulicy Kalinowszczyzna. I nie jest to wina miasta, że no, dzieci nie mają szczęścia, tylko wina wspólnoty, która zatrudniła swój prywatny teren. Przepraszam, jakby państwo mogli mi tylko nie przeszkadzać. Moja prośba brzmi następująco, aby miasto wystąpiło o uzupełnienie drogi koniecznej w kontekście dojścia, nie dojazdu, dojścia przez teren wspólnoty od ulicy Kalinowszczyzna do furtki Szkoły Podstawowej nr 10. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z państwa, pan dyrektor? Czy miasto wydaje decyzję dla wspólnoty o gruncie, czy nie może sobie zagwarantować po prostu prawa przejścia, czy prawa przejazdu w różnych okolicznościach? Ale to jest akurat pan dyrektor na punkt. Akurat to jest inny wydział. Ja to jest najlepsza odpowiedź. To jest inny wydział. To może by to pytanie po prostu przekażemy i odpowiemy na sesję. Znaczy ja słyszałem odpowiedź. Chodzi o to, żeby grać pieniądze za każdy znaczy kwadratowy, bo tutaj miasto jakby opłacalne, że wspólnota przyjmuje. Natomiast te kłopoty, które są później, to miasta nie interesują. Ale to nie jest tak, drogi kolego. No są różne przypadki. Ja wiem, jak jest koło szkoły numer i było koło szkoły numer 7. Wspólnoty najczęściej wyłączają się spośród wspólnoty mieszkaniowej, czyli spółdzielni mieszkaniowej, która już była, nie z gruntu miejskiego. I tak określają granice swojej wspólnoty, które wchodzą w całą działkę danej nieruchomości. Niektóre się wyłączają po granicy budynku, a niektóre się wyłączają po granicy działki. I nie są to grunty miejskie, są to grunty spółdzielni mieszkaniowych. Dziękuję panu na pytanie. Ale to nie jest tak, że wspólnoty się nazywają tylko ze spółdzielni. To nie jest tak. Po tej dyskusji pytanie pana radnego Krawczyka dotyczyło inwestycji, która została przegłosowana w budżecie obywatelskim. Nie, wcześniej to było boisko wybudowane, tak. Nie w ramach budżetu, tylko jako inwestycja potrzebna, tak. A obok jest działka, która została w zeszłym roku i w tym roku powinna być zrealizowana. Ona również jest w zmianach budżetowych nie do realizacji, zmniejszenie tych środków z powodu również braku dojazdu. Celu rozpoczęcia inwestycji. To pan dyrektor też dobrze wie. Tak, tylko, tej samej drogi, bo to są dwie obok. Ale nie w ramach tego budżetu obywatelskiego, nie? Czy w ramach budżetu obywatelskiego? Boisko już dawno było wybudowane, teraz wymaga remontu. Dodatkowa jako inwestycja, a obok jest działka, na której został wygrany budżet obywatelski, park linowy. I też, żeby ten park urządzić, muszą wjechać maszyny, żeby to wyjść. Ta sama droga prowadzi do jednego i do drugiego. Nie znam do tego, że ktoś, kto weryfikował
wnioski do budżetu obywatelskiego po prostu nie staną na wysokości, bo to miało być zweryfikowane. Nie może dopuścić do głosowania czegoś, co nie może być spełnione ze względu na brak drogi służebnej koniecznej. Więc ktoś to weryfikował, po prostu niepotrzebnie dopuścił, bo w tej chwili jest taka sytuacja. Jeśli by zweryfikował, że brak dojazdu, nie było tego problemu. Trzeba to SOP-u podać drogę konieczną, dojazd konieczny i dopiero później taką inwestycję realizować. Ktoś, kto weryfikował projekty, zgłoszone projekty, nie dopatrzy tej sprawy. A jeszcze miasto kupiło wcześniej. Ja może jeszcze no dziękuję bardzo, proszę radnych. Wydaje mi się tak po tej rozmowie, że coś jednak nie działa dobrze, jeżeli chodzi o komunikację między wydziałami. Tłumaczenie, że nie można zrealizować zadania budżetowego, bo nie ma drogi. Przy czym nie było wniosku do stosownego wydziału, żeby tą drogę udostępnił, no nie jest, że pokazuje, że to po prostu nie jest sprawa załatwiona tak, jak powinna być, no bo mamy zarezerwowane pieniądze, przynajmniej trzeba było rozpocząć przewód sądowy w celu ustanowienia tej drogi koniecznej. Więc tak, panie dyrektorze, taka prośba może na przyszłość, że jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że pan, bo to chyba pana wydział jest wykonawcą, żeby może chociaż przynajmniej wystąpić formalnie, może tak było. Wydział nie weryfikuje, to trafia najpierw do spraw własnościowych. Ale to na jakim etapie to utknęło? Przecież czy na etapie pozwolenia na budowę? To już jest wybudowane. Jak było boisko budowane, szefra miasta. Problemu nie było. Znaczy był problem. Ale nie już wtedy był problem. Tylko, znaczy udało się, bo to jeszcze obok był budynek w trakcie budowy. No i znaczy to boisko Trawiasto realizował wykonawca, znaczy tego budynku mieszkalnego. Bo też inaczej też nie wyrażano zgody. No tam wyjątkowa jest sytuacja. Dwie inwestycje nie mogą być z tego faktu zrealizowane. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma, w takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, określonej drukiem numer 1605/1. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego projektu uchwały zmieniający uchwały nr 975 przez 38 2007 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia roku 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określonej drukiem numer 1606/1. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do realizacji. Słucham? Pozytywny. Pozytywny. Jeden i drugi. 605, 605. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania 7 kadencji Rady Miasta Lublin. Wszyscy z Państwa otrzymali sprawozdanie drogą mailową. Czy ktoś z Państwa chciałby prawie zabrać głos? Jeśli nie widzę, w takim razie proponuję zapis, iż komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania 7 kadencji Rady Miasta Lublin. Sprawy wniesione. Ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Ławicz. Pana dyrektora, chciałem zapytać. Panie dyrektorze, pan się nie odwołuje. Pytanie będzie tylko takie informacyjne. Chciałem zapytać, jak przebiegają prace, czy są jakieś problemy przy budowie szkoły na Barylowej? Jak to wygląda na ten moment? Czy to idzie zgodnie z planem? Czy na dzień dzisiejszy, o ile coś nadzwyczajnego się nie wydarzy, to wygląda na to, że wykonawca deklaruje, że na koniec naszego roku 19 zakończy roboty budowlane. Jeszcze dopytam o boiska. Znaczy boiska, będziemy projektowali ustalony zakres, jest w tej chwili z Wydziałem Oświaty i
bierzemy się za projekt. Jeszcze nie wiem, to znaczy wstęp na tej działce, której jesteśmy właścicielami, to zmieści się bieżnia i dwa boiska takie wielofunkcyjne. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, prosimy również o zabranie głosu. Proszę się przedstawić. Dobrze. Tomasz Małecki się występuje jako przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 imieniem Państwa Wołomierka w Lublinie. Proszę Państwa, nowy rok szkolny przyniósł nowe pomysły wśród rodziców. Jesteśmy już po kilku zebraniach i wniosków od rodziców napływa do Rady Rodziców coraz więcej. Jesteśmy tu dzisiaj z powodu tego, że planujemy budżet na 2019 rok. Już się zaczyna to planowanie, już tak powiem, w początkach. I do komisji tutaj wnioskujemy o to, aby utworzyć na przykład w szkole nr 5, ulicę Bartoszą, jest już taki zespół muzyczny, chór, można powiedzieć, w chwili obecnej działa. Ten chór, aby rozwijał się, potrzebujemy dodatkowych godzin lekcyjnych na to, aby były te godziny sfinansowane dla prowadzących, no i żeby rozwijać pasję tych dzieci. Pasję dzieci, że tak powiem, i rodziców wnioski przyjmujemy i myślę, że radni z tego okręgu, jak też komisja przychyli się do tego wniosku, aby w następnym budżecie objąć opieką ten chór szkolny i mógł się rozwijać. Wnioskujemy o 3 godziny poza lekcyjne, poza siatką godzinową. Jeszcze wnioskujemy też o zajęcia gimnastyczno-teneczne w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Jest tutaj pani, która prowadzi ten zespół w formie wolontariatu. Oddaję głos, a pismo składam do pani przewodniczącej. No jeszcze panie radnej, chwilę, pani też prosi o głos. Witam państwa serdecznie. No zupełnie przypadkiem zaczęłam pomagać w szkole, gdzie jest mój syn, zajęcia taneczne. Zaczęłam pomagać pani i dostaliśmy sygnał od rodziców, mogę powiedzieć, że jestem reprezentantem tutaj rodziców, dostaliśmy sygnały od rodziców, że bardzo by chcieli takie właśnie zajęcia taneczne od gimnastyczne, żeby stworzyć taki zespół w szkole. Dlatego prosimy o stanie takich dwóch godzin tygodniowo na stworzenie takiego zespołu taneczno-gimnastycznego, który mógłby również reprezentować szkołę, jeśli chodzi o akademia i różnych innych imprezach. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu myślę wszystkich członków komisji dziękuję bardzo państwu za obecność i ten głos. Państwa. Natomiast bardzo proszę, tak? Pan radny Daniecki był pierwszy, zgłaszał się później pani radna. Tak? Ja mam pytanie. Pani nie jest pracownikiem szkoły? Nie. Ja rozumiem, że pani chce prowadzić te zajęcia jako pracownik szkoły, jako rodzic, wolontariatu? Jako rodzic, ponieważ ja pracuję z dziećmi, pracuję przy szkole. Od 17 lat prowadzę takie zajęcia, z tym, że no, pracuję przy szkole. Rozumiem, a czy te zajęcia chce pani prowadzić odpłatnie, nieodpłatnie? Chcemy, żeby sfinansowane zajęcia zostały z budżetu gminy. Ale żeby państwo, dlaczego pytam? Nie dobrze zrozumieli, nie miałam żadnych złych intencji, tylko jeśli pani chce prowadzić zajęcia i być za to wynagrodzona, no to są jakieś procedury związane z zatrudnieniem, to jest nowy etat, czy w formie jakiejś umowy cywilnoprawnej, no nie wiem, bo to jest bardzo poważna sprawa, robić coś w wolontariacie, a robić coś odpłatnie. I tutaj są różnego rodzaju procedury związane z zatrudnieniem, dlatego moje pytanie, bo chciałam zrozumieć, jaki dla państwa planują mechanizm, żeby było jasne, nie mam absolutnie żadnych złych intencji, tylko to nie jest taka prosta sprawa. Jak szkoła ma zaplanowany budżet, dyrektor ma zaplanowany budżet, a to się planuje zdecydowanie wcześniej, stąd pani dyrektor, jakby to mogło. Ale proszę państwa, pozwólcie, że zadamy pytanie, czy co zechcą państwo, że to się odniosą. Proszę pana radny Leszek Daniecki. Bo jestem troszkę zaskoczony tym państwa może nieufnością, bo każdy może przesiadać pytanie. No, przecież mam pytanie, czy do was, czy państwo, czy wy zgłosiliście do dyrektora szkoły,
taką propozycję. Tak, oczywiście. Procedura jest bardzo oczywista. Nie komisja będzie decydowała o 2 godzinach sekcyjnych dodatkowych, tylko dyrektor będzie w swoim budżecie wnioskował do Wydziału Oświaty i tak dalej. My możemy tylko takiej intencji tutaj wysłuchać, natomiast nie możemy tutaj zdecydować pani dyrektor szkoły, pani dyrektor Dunkiewicz, proszę do tej szkoły skierować 6 jednostek dodatkowych lekcji i tak dalej. To my możemy tylko przytaknąć, że przytaknąć inicjatywę, natomiast nie jesteś pan prezesem tego. Pani dyrektor szkoły, jeśli państwo się rozmawiamy z dyrektorem szkoły, to dyrektor szkoły wnioskuje do Wydziału Oświaty o potrzebach takich, a nie komisja będzie wyręczała panu dyrektor. Dziękuję bardzo. Wcześniej był pan Zdzisław Roz i pan radny Tomasz Pitus. Znaczy, wydaje mi się, że pomysł jest dobry, ale nie powinien być realizowany, bo on by dokonał pewnego wyłomu po prostu i na tej zasadzie w wielu szkołach prowadzi się różne zajęcia taneczne, zupełnie różne, prawda? I jeżeli akurat rodzice taką mają wolę, jak pani mówi, no to przecież rodzice sami zbierają w szkole pieniądze, jest fundusz Rady Rodziców i ten fundusz mogą państwo sobie dowolnie podzielić. Jeżeli Rada Rodziców chce na przykład, żeby były takie zajęcia taneczne lub jakieś inne, czy na przykład dać jakimś dzieciom na wycieczki, czy na inne zajęcia, może to spokojnie robić. Natomiast tutaj w zasadzie pan dyrektor by musiał wystąpić na przykład do pani dyrektor Wydziału Oświaty o pół etatu na takie dodatkowe zajęcia, żeby można je było prowadzić. Jeżeli bo za chwilę przyjdzie kółko fotograficzne, jakieś inne zajęcia, no i będziemy musieli to wszystko finansować. Nie wiem, czy to akurat jest dobra droga, bo to spowoduje, że przyznanie jednej szkole takich funduszy spowoduje jakby lawinę i ciąg dalszy dla wszystkich szkół. Oczywiście nie wszyscy muszą zajęcia taneczne, mogą mieć zupełnie inne też równie ciekawe zajęcia. Ten państwa wniosek w ogóle nie będzie tutaj przez nas jakby procedowany przy budżecie, bo to jest za mała rzecz, która tutaj, a natomiast byłby odzyskowany w momencie, kiedy Wydział Oświaty zgłosi taką potrzebę, ale to w ogólnym, że tak powiem, worku tego wszystkiego. Natomiast no, nie powinniśmy się w ogóle tym tematem zajmować, tylko przykładem, że fajnie, że jest taka inicjatywa. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Pitka. Dziękuję. Ja bym prosił państwa o wyjaśnienie, a pan dyrektor też może później o odpowiedź, bo nie rozumiem jednej rzeczy. Państwo wnioskujecie o przyznanie dodatkowych godzin lekcyjnych. W mojej opinii dodatkowe godziny lekcyjne prowadzi nauczyciel szkoły, tak? Więc chciałbym było, żeby to był nauczyciel. A jeżeli państwu chodzi o salę na przykład, o udostępnienie sali, no to jest inna sprawa, prawda? No, bo są, załóżmy, są jakieś formy nieodpłatnego udostępniania sali, czy też odpłatnego, w zależności od tego, jaka jest forma prowadzenia tych zajęć. Natomiast nie wiem, pani dyrektor, czy może być taka godzina, znaczy taka formuła przyznania dodatkowych godzin lekcyjnych do prowadzenia przez osoby spoza szkoły. Ale jeszcze jest program nauczania, po prostu... A Rada Rodziców występuje. Ale jest program nauczania, także wydaje mi się, że to nie weszło w ten program, który obowiązuje wszystkie szkoły. Dziękuję bardzo. Pan Radny. Wydaje mi się, że trzeba rozdzielić dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia formalna, na zaraz pani dyrektor powie nam, w jaki sposób moglibyśmy szkole i państwu pomóc. A druga kwestia to jest taka, z którą absolutnie się nie zgadzam. Znaczy, to są takie sugestie, że źle, że państwo do nas przyszli. A kto to powiedział? Ale kto to powiedział? Bo ja się powiedziałem, no przepraszam. Przepraszam bardzo. Ale panie radny, nie skończy. Czy nie potrzebne, że państwo do nas przychodzi? Nie uważam, że państwo nawet jeśli rada, nie rada, tylko komisja oświaty nie będzie miała, a wiem, że nie będzie miała takiej formalnej możliwości, to samo poznanie problemu, rozmowa z panią dyrektor, usłyszenie tego, jak można ten problem rozwiązać, jest już wartościowe i przybliża nas do tego, żeby tę sprawę załatwić. Więc ja uważam, że bardzo dobrze, że państwo do nas taką komisję przyjęliście i przedstawiliście ten problem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Jeśli nie, to ja w takim razie ja mam pytanie. Czy państwo rozmawiali na ten temat z panem dyrektorem? Tak, dzieliśmy. Tak. Rozmawiali. Dobrze. Mamy pozytywną, że tak powiem, akredytację. Dobrze, dziękuję bardzo. Oddaję głos pani dyrektor. Proszę bardzo. Szanowni państwo, zarówno zajęcia lekcyjne, jak i
pozalekcyjne w szkole mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w danej szkole. Ustawa dopuszcza zatrudnienie w szkole specjalistów, ale również do prowadzenia zajęć specjalistycznych, ale również ci specjaliści powinni mieć kwalifikacje. Ja nie znam kwalifikacji pani, w związku z tym nie mogę się odnieść do tego, natomiast oczywiście bez względu na rodzaj prowadzonych zajęć, z nauczycielem, który prowadzi takie zajęcia, musi być zawarta umowa o pracę. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o poruszony problem, powiem w ten sposób. Proszę Państwa, generalnie realizujemy zadania miasta w zakresie wszelkich zadań, które dotyczą realizacji godzin umieszczonych w ramowym planie nauczania pozwalających na realizację podstawy programowej. Są tam godziny do dyspozycji dyrektora i dyrektor szkoły decyduje, na co takie godziny przeznacza. I staramy się po prostu szanować wolę dyrektorów szkół, ponieważ uważamy, że dyrektor szkoły te godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczając opiniuje na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ponieważ arkusz organizacji pracy szkoły podlega opinii. Jeżeli chodzi o chóry szkolne, one działają w ramach programu Śpiewająca Polska. Program jest realizowany w roku budżetowym. Koordynator programu, profesor Małgorzata Nowak, zgłosiła rok czy dwa lata temu do nas problem, że brakuje takiego miesiąca 15 grudzień do 15 styczeń, kiedy mogłyby się odbywać próby, ponieważ Śpiewająca Polska to jest program finansowany ze środków budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji. Jedna dotacja się, trzeba się z jednej dotacji na jeden rok rozliczyć i zanim ta druga przyjdzie, więc jest luka. Więc ja wydział skoordynował tą sprawę w taki sposób, że ci nauczyciele, którzy prowadzą ten program Śpiewająca Polska, to są muzycy posiadający kwalifikacje do pracy w szkole, oni są pozatrudniani po dwie, po trzy godziny w szkołach, w zależności od tego, jakie są potrzeby, żeby tej grupy nie było. Jeżeli tutaj chodzi o taki chór, który jest w programie Śpiewająca Polska, to tym się zainteresujemy, ponieważ no, pani profesor i taki problem pewnie zgłosi, bo co roku zgłasza. Natomiast proszę Państwa, problem jest taki, że z budżetu miasta Państwo przeznaczają środki na zajęcia sportowo-rekreacyjne i Państwo pamiętają o tym, to jest w budżecie, w dziale sport. W ramach tych zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowane są zajęcia rozwijające zdolności z zakresu różnych dyscyplin sportowych, ale od tego roku pan dyrektor Kosowski we współpracy z nami pozwolił i bardzo słusznie na realizację w ramach tych zajęć, tych środków przeznaczonych na zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. I również z budżetu finansowane są praktycznie zajęcia i właściwie to są jedyne takie dodatkowe. Jeżeli chcielibyśmy rozbudowywać ofertę w naszym mieście na różne formy innych zajęć pozalekcyjnych, to musielibyśmy globalnie pomyśleć o stworzeniu takiej dodatkowej pozycji w budżecie i podzieleniu jej na poszczególne szkoły. Ja to mówię, proszę Państwa, z pełną świadomością, ponieważ jeżeli my w jednej szkole, a wszystkich szkół i przedszkoli, i wszystkich placówek mamy 155 szkół, 80, pozwolimy na i będziemy tak pojedynczo zwiększać, to zrobi nam się bałagan. Czyli innymi słowy, możemy sobie wyobrazić sytuację, że obok zajęć sportowo-rekreacyjnych sprawdzamy sobie jakąś pozycję w budżecie zajęcia pozalekcyjne i wtedy dzielimy, ale nie pojedynczo dla szkoły. Problem
wymagałby jakiegoś takiego szerszego spojrzenia. Ten problem występuje, bo Państwo pamiętają, że nauczyciele zobowiązani byli do 2 godzin, do realizacji 2 godzin dodatkowo, w tej chwili nie są zobowiązani i rzeczywiście tych godzin do dyspozycji dyrektora jest mniej niż było poprzednio. Niemniej jednak no, w różny sposób sobie szkoły z tym problemem radzą. Jeżeli zaś chodzi o wynajem dla osób fizycznych czy osób prawnych pomieszczeń, które dla potrzeb prowadzenia takich zajęć, więc jest to kompetencja dyrektora szkoły przy pierwszej umowie, sam dokonuje wynajmu, przy kolejnej umowie ma obowiązek zwrócić się o zgodę dla Rady Miasta Lublin. Ale dla porządku, oczywiście ceniąc bardzo Państwa inicjatywę, dla porządku dobrze by było, gdyby rzeczywiście te zagadnienia rozwiązywane były przez szkołę, przez wydział, a tutaj na komisji w skali takiej globalnej, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że w pewnym momencie przy tak dużej liczbie szkół trudno nam będzie całą sytuację opanować. Czyli reasumując, ten chór, zobaczymy jak to wygląda, czy on tam ma zwiększone, czy nie. Natomiast jeśli chodzi, proszę Państwa, w ogóle o całą tą paletę zajęć pozalekcyjnych, rozumiem, że jest to szkoła, która jakiś tam problem sygnalizuje, choć te zajęcia gimnastyczne, taneczne zajęcia mogą być prowadzone w ramach wychowania fizycznego, bo tak stanowi przepis. Więc choć też będziemy mogli zastanowić się z panem dyrektorem Kosowskim, czy one nie mogłyby być prowadzone przed ramach właśnie takich zajęć już przy danej szkole. Natomiast dyrektor decyduje, kto takie zajęcia prowadzi. Musi to być nauczyciel posiadający kwalifikacje. Dziękuję bardzo. Myślę, że...